Mam trochę pyłku. Niedużo. 9 gram to jest taka ilość jak łyżeczka od herbaty do buziaka. Jest godzina 7:30 rano. Nigdy nie wchodzę do wody bez dopalacza. Idziemy. Bum! Jak jest? Hardkorowo! Ogień był, 3 godziny na wodzie, 630 kalorii spalonych. Trochę mam teraz niedobory, mimo też, że zjadłem ten pyłek, ale mam coś, łyżeczka i likwidujemy niedobory. To nawet w takim stanie, jak ja teraz jestem, taki wymęczony, to nawet jest niebezpiecznie prowadzić, bo można zasnąć, bo po prostu taki level cukru. Tu jest troszeczkę inaczej, bo na tym kajcie to się nie czuje tego zmęczenia, tylko bo cały czas lecimy na tej adrenalinie, a organizm pali. No i potem ja raz tak miałem, że po prostu tak mi było dobrze, taki błogosław, że mało kurczę nie klapnąłem za kierownicą. Zdrówko. Ła, ale galaretka. Patrzcie, jaka galaretka. Zgalareciał. Wsadzę go sobie pod język i pozwolę mu spłynąć. Właśnie. Zawsze trzymam taki słoiczek. No ale to my zaczęliśmy 7:30, teraz na zegarku jest 11:00. Ja do drugiej muszę zrobić kilka paczek i je po prostu wysłać, bo dzisiaj ten film będzie jak pakować miód. Lecimy. Teraz już jesteśmy w mojej pakowalni, tu są takie kartony z odzysku, co mam po tej stronie, one służą mi też, z nich korzystam. Oprócz tego wysyłam wszystko w tej chwili w Nówka kartonów, one leżą tutaj na płasko, one są kupowane. Dużo nie kosztują, taki karton na 16 można za jakieś 3 zł z czymś kupić. Nie? Tu w tej pakowalni mam jeszcze folię bąbelkową, bo ona też się przydaje po prostu do paczek, nie do uzupełniania wolnych miejsc, bo jak masz nieparzyste liczby słoików, no to musisz to jakoś uzupełnić. Potem tu mam trochę więcej folii bąbelkowej, a te rzeczy, tak jak folie bąbelkowe, taśmy, to się kupuje hurtowo, to się po prostu bardziej opłaca, robisz jeden duży zakup, nie, i na palecie ci to wysyłają i potem możesz cały rok sobie. I wychodzi to taniej, bo nawet jak się kupuje taśmę, nie, w ilościach paletowych, one przychodzą. Jak kupię taką ilość, to mam cały rok. Wystarczy mi, nie muszę tego dokupywać. Jakieś cały czas jeździłem i dokupywałem tutaj u nas na miejscu w kamieniu. Oprócz tego takie przekładki tekturowe. To jest tektura 1, 2, 3, 4, 5. Tektura pięciowarstwowa. Po prostu ona jest lepsza. Wiadomo, słoiki są ze szkła i mogą pęknąć. I my musimy tak to zrobić, żeby nie pękły. Tutaj mam moje zamówienie. To jest 10 słoików miodu wrzosowego. To jest taki drogi miód, wiadomo, nie? I trzeba go dobrze zapakować, żeby dojechał do klienta. I właśnie to będzie mój przykład. Ta paczka będzie moją paczką przykładową. Oprócz tego zawsze mam taką ściereczkę, bo miód leżał w magazynku i on po prostu może być zakurzony. No i słoiki muszą być wytarte. Każdy słoik musi być wytarty i musi się ładnie błyszczeć. I teraz co zrobię, jak mam karton, nie? On już tutaj widzicie ma jedną warstwę, tu ma drugą warstwę, ale ja chcę jeszcze, bo to będzie dosyć ciężka
to będzie jakieś 10 kilo masy, nie? Razem ta paczka może ważyć jakieś 13 kilo, coś takiego, więc jak to komuś spadnie, to wiadomo, te słoiki mogą się zbić, a tego chcemy uniknąć. Więc muszę zrobić bardzo dobry karton, więc ja uważam, że ta podłoga jest za słaba, więc w tym kartonie zrobię drugą podłogę. To jest moja podłoga. O, trochę za. Aha. Pasuje idealnie, wygląda tak. Ale że ten miód jest bardzo wartościowy, więc damy jeszcze jedną podłogę. Mam tu wyciętą. No i w tej chwili mamy podwójną podłogę, którą zrobiliśmy, plus jeszcze od kartonu, więc mamy cztery warstwy. Teraz będę wsadzał miód i wygląda to u mnie w ten sposób, bo nalepki mam na zewnątrz. Każdy słoik wycieram, żeby było wszystko upewnione. Dokręcam, upewniam się, że wszystko jest ok. Robię to w ten sposób. I staram się prosto przykleić moją nalepkę. Przyklejona. Wsadzam do środka od razu. Mam kolegę, który się przygląda i się śmieje. Wait there. Lecimy dalej. Muszę tak zrobić teraz z każdym słoikiem. Wyczyścić go, przykleić nalepkę i wsadzić go do środka. Jedziemy. Karton jest troszkę większy i teraz musimy to jakoś tak ułożyć, żeby było dobrze. Po pierwsze sobie naciąłem też takich z tych podkładek, które wcześniej pokazywałem. Tutaj wsadzam jeden tak. Wsadzam jeden w ten sposób, co mi to daje, że jakby ta strona tego kartona przy uderzeniu już jest jakby w jakiś sposób zabezpieczona, ale że mamy 10 słoików, więc masa tego jest duża, więc damy podwójnie. Nie? Na zewnątrz jesteśmy zabezpieczeni. I tutaj ta strona też jesteśmy zabezpieczeni. Ustawiamy to trochę po środku i teraz musimy rozdzielić je między sobą, żeby się nam nie potłukły. Robimy tak. Jedna. Mamy więcej takich kawałków. Tu jest druga. A tu jest trzecia. Masa naszej paczki jest dość duża, więc damy podwójne przegródki. Nie ma co się. Wsadzam po środku. Jeszcze jedna tutaj. No i ta idzie tutaj. Celowo zostawiłem te boki trochę na później, ze względu na to, że bardzo często, jeżeli te miejsce tutaj pomiędzy tymi słoikami a tą ścianką jest większe, to po prostu upycham tam folię bąbelkową. Ale że tutaj nie ma dużo miejsca, polecimy tak normalnie. Jeden. Żeby było na wypasie. O, pięknie. Teraz mamy tutaj takie wolne miejsca z tej strony i z tej strony. I tu właśnie te miejsca wypchamy
bąbelkami. Wsadzę tak. Tutaj zrobię coś takiego. I wsadzę tak. No i teraz powstała nam taka konstrukcja. Mamy ładną konstrukcję. Są w ten sposób one odseparowane od siebie, nie? I nawet teraz jakbyśmy rzucili czy coś takiego, nie ma możliwości, żeby one się stukły, chyba żebyśmy to rzucili z piątego piętra, to tak. Ale jeszcze zostały nam tutaj te... I tutaj mam w ten sposób robię, mam taki kawałek, pach, pach, nie? I wsadzam to między słoiki. Coś takiego. Coś takiego. No i dobra. Wyciągnę kamerę, żeby to troszeczkę z bliska pokazać. Albo nie, tak zrobię. I to u mnie wygląda. Jak podejdziemy z bliska, to u mnie to wygląda w ten sposób, nie? Tu są one podzielone między sobą, mają. Tutaj trochę nie widać, nie widać, ale jest tutaj karton też, ten jest troszeczkę wyżej. I ja uważam, że w ten sposób wysyłanie miodu jest bardzo bezpieczne. Teraz co ja jeszcze zrobię, przykryję to jednym kartonikiem. Wyciąłem teraz taki odzyskany. Jest dotąd. O! Przyłożymy tutaj coś takiego. Zrobimy tak, tak. Tak i tak. I normalnie tak jak ta paczka jest w tym momencie, może bym dał jeszcze jakieś, jeszcze jednego takiego sztrapsa z tym taśmą i przykleiłbym na to list przewozowy, to jest wszystko. Ale ten miód jest świeżo wirowany i jeszcze tak się dobrze nie siadł i jest takim troszeczkę, powiedzmy, on jest gęsty, bo to wiadomo jest miód wrzosowy, ale on jeszcze jest taki lekko płynący. To za kilka dni to się zmieni, on będzie taki, że galareta taka typowa, jak on się już siądzie, że będzie można otworzyć ten słoik i po prostu odwrócić do góry nogami i on nawet nie wypłynie, ale on jeszcze taki nie jest. I do czego zmierzam, nie? Jakby teraz coś się... Ona w takiej sytuacji, jak jest teraz, w takim stanie, jak jest teraz, jak ona by się gdzieś tam komuś rozwaliła i zalała inne paczki, to poczta lub kurier by po prostu obciążył mnie stratami, nie? Jakie moja paczka, bo się, wiadomo, wysyłanie płynów trzeba umieć to po prostu zrobić tak, że nawet jak one by się wylały, to wszystko zostaje w środku. No ja teraz właśnie to zrobię. A robię to tak. Jest w ten sposób jakby uszczelniona, nie? Jakby nawet teraz doszło do jakiejś, jakby był jakiś wypadek i by jakieś słoiki się rozwaliły, to ta zawartość, no zgaduję, bo wiadomo, to zależy jakie będzie wydarzenie, ale zgaduję, że tak jak teraz zabezpieczyłem, po prostu zawartość zostanie i tak w środku. No i trzeba to okleić. I może przez środek raz. I tak zapakowana paczka, przyklejam list przewozowy, zaraz to idę zrobić i to wszystko. To jest list przewozowy. Tego już chyba nikomu nie muszę pokazywać i to się robi pyk. Zrywa się to, przykleja i wysłana.